Siemano, witam was w nowym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się na CSGO Skinsie i będziemy sobie otwierać skrzynkę Weapon za 275 zł i 10 groszy. Także za chwilkę przejdziemy sobie do openingu tej właśnie skrzynki. Na początku tylko przypomnę wam o tym plusiku. Tutaj możecie wpisać sobie mój kod, czyli Ivero. Z nim dostajecie darmowe 2 zł i 10 groszy na pierwszą skrzynkę, jeśli jeszcze nigdy nie używaliście kodu na tej stronie, oraz plus 10% do doładowania konta, i to już działa przy każdym użyciu tego kodu. Tak więc jedyne co musicie zrobić, to oczywiście wpisać kodzik, kliknąć aktywuj, i gdybyście zdecydowali się, żeby coś po prostu na tą stronkę sobie wpłacić, to wybieracie tutaj metodę płatności, wypełniacie dane i klikacie zapłać. Ja sobie to zamykam. 7119 zł mamy na dzisiejszy materiał, także no myślę, że trochę tych skrzynek na pewno sobie tutaj otworzymy. Nie wiem ile dokładnie, wy możecie liczyć jak coś, a ja właśnie teraz już rozpoczynam sobie opening tych skrzynek. Także 550 zł kosztuje nas otwarcie dwóch takich skrzyń. Będziemy sobie właśnie po dwie otwierać. No tam na początku już widziałem, koska była, ten rare special item. Chyba tutaj koski, tak, tutaj są koski. Rękawic tutaj jeszcze nie mieliśmy z tej skrzyneczki, no ale tych kos naprawdę tutaj jest mega, mega dużo. No tu jest w ogóle napisane, że wiernie odtworzyli skrzynki Counter-Strike'a, zachowując niemal identyczne szanse w obniżonej cenie. Także to jest akurat mega spoko, że też troszkę te skrzynki są tańsze niż w CS-ie. 211 zł mamy z pierwszych dwóch, także otwieramy kolejne dwie. No i patrzymy, czy jest coś lepszego. MP7 Skulls, no i tutaj AUG Wing, 255 zł, także połowę praktycznie na minus wyszliśmy sobie. Otwieramy ponownie te skrzynki. No ja bym chciał na pewno tutaj koskę jakąś trafić. No i mamy dwa AUG Wings, także nie będzie tutaj drogo. 265 zł z kolejnych skrzyneczek dostaliśmy. No i otwieramy sobie dalej, no. Mam nadzieję, że coś nam tutaj fajnego uda się trafić. No ten USP Darkwater może trochę będzie warty, zaraz zobaczymy. 627 zł, no to tutaj zdecydowanie lepiej niż poprzednio. Plus 130, łącznie mamy 757. Ten USP bardzo fajny tutaj w stat tracku, Stanfield Tested. No i cały czas bym chciał, żeby nam taki profit dawało. Ja w ogóle, słuchajcie, z tej skrzynki najbardziej chyba poluję na AWP Lightning Strike. No i oprócz tego, wiadomo, koskę jakąś chciałbym sobie trafić. 249 zł mamy z kolejnych dwóch skrzynek. Następnie dwa razy MP7 Skulls. No tutaj nie będzie drogo. 234 zł. To jest w ogóle chyba właśnie najsłabszy skin, jaki tutaj jest do trafienia. Więc no niestety słabiutko. Patrzymy dalej. MK Darkwater, no tutaj już powinna trochę kosztować. Zobaczmy ile. 463 zł. Fajnie, jest wreszcie jakiś też profit. 593 zł mamy, także kolejne dwie skrzynki sobie otwórzmy. I zobaczmy co tym razem. Dwa razy SG Ultrafiolet. No ile te skiny są warte? 228 zł. Bo praktycznie cały czas w granicach 250 zł nam wypada. Jak na razie chyba tylko dwa otwarcia dały nam jakiś profit. Tak poza tym mamy cały czas 250, 220, teraz właśnie 244. Otwieramy kolejne dwie skrzynki, zobaczmy co tym razem. No mogło do tego USP-a już dolecieć chociaż. Kurczę, blisko było. Tam byłby chyba profit, tak mi się wydaje. Tu mamy 251 zł, czyli 300 na minus. No koska nam przeleciała tam, kurczę. Szkoda, że przeleciało. Ile dostaliśmy tu? 255 zł. No i 1067, słuchajcie, nam zostało. Jak na razie tutaj nie jest za dobrze. No to digla, kurczę, niech to leci. Doleciało. Dobra, zobaczmy ile to jest warte. 496 zł. No a myślałem, że trochę więcej. Ale i tak fajnie, słuchajcie, że mamy przynajmniej profit z tego otwarcia. 621 to jest jak najbardziej spoko. Jeszcze na jedną skrzynkę nas stać. Zobaczmy, co nam z tej ostatniej skrzyneczki tutaj wypadnie. MP7 Skulls, no. Nie mogło być inaczej, 124 zł tutaj dostaliśmy. No i tak, słuchajcie, może coś sobie jeszcze teraz sprzedamy tak ogólnie i zrobimy sobie jeszcze jakąś bitewkę z tymi skrzynkami. Może na bitwach coś nam tam lepszego uda się trafić. Także tak, sprzedam sobie kilka tych skinów. No M-ki mogłem nie sprzedawać w sumie, ale dobra, już trudno. USP-a sobie zostawmy. Dobra, to praktycznie większość skinów sprzedaliśmy. Mamy 3400 zł. Także teraz, słuchajcie, stworzymy sobie bitwę. Klikamy tutaj dodaj skrzynkę i szukamy skrzyni weapon. Tam był Bravo, tutaj mamy weapon. Także weźmy sobie bitewkę za powiedzmy 1650. Taka pierwsza bitwa, tryb standardowy. I za chwilkę dodamy sobie już tutaj bota. Także na początek 6 skrzynek będziemy, słuchajcie, mieli.
No i co, trzymajcie kciuki, żeby udało nam się tą bitwę zwyciężyć. Mam nadzieję, że coś nam fajnego z tej bitewki poleci. Oby były lepsze skiny niż z openingu. 130 zł i 37 groszy na początek dostaliśmy. Następnie, no chyba dla bota lepiej, no i to zdecydowanie lepiej. Kurczę, 506 zł bot tutaj dostał. Teraz znowu ten aug dla nas, 130 zł. Czwarta skrzynka, zobaczmy. MP7 Skulls, to samo co u bota. 124 zł. I dwie ostatnie skrzynki. No SG, trochę chyba więcej warte. Nie, jednak nawet nie, to nie jest więcej warte. I ostatni skin, dobra, tutaj słabo akurat. Także bitewka przegrana, to sobie sprzedajmy. I 1700 zł nam, słuchajcie, zostało. Także tworzę sobie teraz już ostatnią bitwę. Dajmy tutaj all in, także 1650, znowu 6 skrzynek będzie. Weźmy sobie może na 3 graczy nawet teraz i no standardowy tryb niech będzie. Także dodajemy tutaj boty, pierwszy ten bot i drugi niech będzie Rosso. Rozpoczynamy ostatnią bitwę w tym odcinku. No i po tej bitewce też będziemy sobie kończyć ten materiał. Także jestem ciekaw, czy zakończenie będzie, kurczę, fajne, ale widzę, że już tutaj dla bota bardzo dobrze sypnęło. Bot Rosso tutaj dostał 1000 zł. No my Glocka też fajnego dostaliśmy, ale co z tego? Gdyby ten bot nie dostał tego kałacha, no to wtedy mielibyśmy pewnie wina. Tak raczej będzie ciężko, chyba że z tych 3 skrzynek jeszcze coś dobrego trafimy. Ale to jest raczej wątpliwa sprawa. Dwie ostatnie skrzynki. Powoli tracimy nadzieję. No MK fajna raczej. 1300 zł. No i teraz jeszcze jakiś jeden drogi skin musiałby wypaść, żebyśmy tutaj wygrali. Ale niestety MP7 Skulls wypada. No byliśmy nawet blisko wina. Gdyby ten bot nie dostał kałacha, no to mielibyśmy wtedy na pewno wygraną. No dobra, słuchajcie, ja będę ten odcinek kończył. Także dosyć dużo tych skrzynek sobie otworzyliśmy. No niestety profitu z tego materiału nie mamy. Mamy tutaj jakoś 1000 zł ponad. Ja będę ten odcinek kończył. Wy zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się spodobał. I do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się. Cześć!